Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że na walentynki najlepsze są serduszka. Film rozpoczęłam cytatem z serialu tak starego, że go nawet już na Netflixie nie ma. Czy ktoś pamięta jeszcze, z czego to było? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. No dobra, wracamy do roboty. Zbliżają się walentynki i mam dla was propozycję serduszkową. Dwa serduszka zrobione turbo prosto, albo drugie trochę bardziej skomplikowaną metodą. Początek dla obu jest taki sam. Serduszka niby zwykłe, ale trochę niezwykłe, bo z grubego MDF-u. Pomyślałam, że ta grubość to dodatkowy atut, więc czemu by jej nie wykorzystać? Nożykiem z każdej strony obharatałam boki i teraz moje serduszko wygląda tak. Serduszka, jak widzicie, są dwa. To klasyczne, proste, będzie w wersji łatwiejszej i maluję je z dwóch stron farbą kredową na biało. Na razie maluję i zostawiam, a wersja zakrzywiona będzie troszkę pokombinowana. Najpierw maluję farbą akrylową na szary kolor. Ten szary występuje także na serwetce, którą za chwilę przylepię. Świeczką z obu stron przeciągam brzegi. I od tego momentu to serduszko będzie miało dwie różne strony. Świeca wyłączy je na brzegach i tutaj będą robione spękania jednoskładnikowe. A z drugiej strony świeczką wjechałam dalej i z tej strony będą klasyczne przetarcia. Preparat do spękań jednoskładnikowych będę nakładała gąbeczką. Ponieważ w spękaniach jednoskładnikowych wygląd spękań bardzo zależy od tego, w jaki sposób nakładamy preparat, gąbką czy pędzlem, a jeżeli pędzlem, to w jaki sposób, w którą stronę nim ciągniemy. Jeżeli spękania jednoskładnikowe wam się spodobają, to pod tym wideo zamieszczę link do innego filmu, w którym o spękaniach jednoskładnikowych mówię dużo więcej. A ja nałożyłam szarą farbę akrylową, potem nałożyłam preparat do spękań, a teraz nakładam drugą farbę, tym razem białą. To jest także farba akrylowa. I tu zasada jest jedna. Nakładamy farbę i już nie poprawiamy miejsc, które pomalowaliśmy przed chwilą, bo tam zamiast poprawić najprawdopodobniej farbę ściągniemy. I w tym wypadku spękania powstają praktycznie na naszych oczach. Można jeszcze troszkę podsuszyć dla lepszego efektu. Wtedy spękania są odrobinę mocniejsze niż czekalibyśmy do naturalnego wyschnięcia farby. Trochę podsuszam, ale nie do całkowitego wyschnięcia. Potem zostawiam w spokoju i po godzinie moje spękania prezentują się tak. A drugą stronę po prostu po całości maluję na biało, białą farbą akrylową. Tą samą, którą mazałam przed chwilą po spękaniach. Pierwszy etap skończony. Serduszka są pomalowane. To pierwsze farbą kredową, a drugie farbą akrylową. Papier ścierny 220 i tutaj będę się starała zeszlifować białą farbę akrylową w taki sposób, żeby spod spodu widać mi było wyłącznie tą szarą. Tak prezentuje się strona ze spękaniami, a z drugiej strony przykładam się trochę bardziej. Tutaj świeczka była nałożona głębiej, więc tych spękań chciałabym wydobyć dużo, dużo więcej, przynajmniej na bokach. 5 minut tarcia i ostatecznie moje serduszko wygląda tak po stronie ze spękaniami, a tak na stronie z przetarciami. A to jest taki uchwyt do szlifowania. Papier ścierny jest przyczepiony na rzep. Na tym serduszku jest wyłącznie farba kredowa i szlifuję tak długo, aż spod spodu wylezie mi brązowy MDF. A gwoździem programu będzie serwetka, po prostu śliczna. Trochę retro, trochę vintage, po prostu miodzio. Bardzo podoba mi się ta grafika, mało kolorów i to wszystko jest takie fajnie wyważone. Serwetkę jak zwykle rozdzielam, zostawiam tylko jedną górną warstwę, a następnie pędzelkiem z wodą obrysowuję te części grafiki, które będą mi za chwilę potrzebne. Troszkę muszę pokombinować, bo na serwetce oprócz kwiatków i jakichś zawijasków występuje także pismo i nie będzie ładnie wyglądało, gdy to pismo będzie jakoś krzywo przez serduszko szło, więc osobno dopasowuję i przykleję różyczki i osobno kawałki pisma. Nie uwierzycie, ile to trwało, żeby wreszcie ta kompozycja zaczęła mi się podobać. Niby kilka różyczek. Przykładamy, przyklejamy i gra gitara. Ale u mnie nie ma drogi na skróty. Przymierzane, odwracane, odrywane, doklejane, żeby wreszcie można powiedzieć, uff, może być.
Teraz to już pójdzie z górki. Klej do dekupaż. To jest wersja z werniksem, czyli klej z dodatkiem lakieru. Elementy z serwetek przykładam tam, gdzie mają być, a potem klejem smaruję wyłącznie od góry. On przesiąka przez serwetkę i to wszystko się całkiem fajnie samo przykleja do powierzchni. Przed chwilą mówiłam, że kompozycja, czyli usytuowanie tych wszystkich kwiatków i elementów, zabrało mi sporo czasu, ale te serduszka są 2 i strony mają 4, więc bardzo proszę pomnożyć to sobie razy 4 i już wiecie, ile czasu mi to zabrało. Teoretycznie z każdej strony mogłam przykleić te wszystkie elementy dokładnie tak samo, ale wiecie, to by było turbo bez sensu. Bo to męczenie się, ta martyrologia, to marudzenie, że nie pasuje, jest po prostu najfajniejsze na świecie. Prawda? Tak mi się wydaje, chyba że się mylę. Jeżeli myślicie inaczej, to napiszcie w komentarzu. Przed chwilą skończyłam serduszko zakrzywione, a teraz lecę z tym najprostszym na świecie. Z tej strony nawet troszkę kwiatków jest, ale z drugiej zrobiłam już całkiem minimalistycznie. Zobaczycie na końcu. Serwetki przyklejone, klej wysuszony, a teraz wszystko, dokładnie jeden raz, lakieruję lakierem akrylowym matowym. A gdy lakier wyschnie, można troszkę jeszcze pobajerować. Po pierwsze, można pochlapać, a chlapanie dwukolorowe wygląda najfajniej. Można dodać jakiś walentynkowy, no albo inny jakiś tam fajny napis oraz pomęczyć się z fajnymi kokardkami. To jest ta minimalistyczna strona, prawie bez kwiatków i tutaj trafia najbardziej kolorowa kokardka. A gdy kolorów jest dużo, kwiatków jest dużo i jeszcze dodatkowe elementy, no to już kokardką po oczach nie walę. No i krateczka, bo krateczka po prostu jest słodziutka. A może elegancka kokardka albo sznureczek? Bardzo trudno wybrać. I jakby mi ktoś zadał podchwytliwe pytanie, ile można przemierzać kokardki, to ja Wam powiem, że czasami nawet 2 dni. Ale kiedyś wreszcie trzeba skończyć, więc ostatecznie moje 2 serducha, w których każda strona jest inna, wyglądają tak. Z tej strony postawiłam na zadrapania. Jest ich dużo, są mocne, ale róże i tak zostają na pierwszym planie. A tak prezentuje się skończona strona ze spękaniami jednoskładnikowymi robionymi gąbeczką. Gdybym do nakładania zarówno preparatu jak i farby użyła pędzla, efekt byłby zupełnie inny. A tutaj tania, prosta wersja oparta wyłącznie na farbie kredowej. Zwróćcie uwagę na przetarcia na boku. Myślę, że prezentują się naprawdę przyjemnie, subtelnie, w dodatku kolorystycznie całkiem zgadzają się z tą pracą, więc okej. Mam nadzieję, że w tym filmie każdy znajdzie coś dla siebie. Lista produktów, których używałam, znajduje się w linkach pod wideo. A ja zapraszam na nowy film w najbliższą niedzielę oraz na naszą fantastyczną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam!